czajnikowy.pl. Wędrujemy dalej czarką po mapie i trafiamy do kolejnego herbacianego kraju na naszej liście, czyli kraju, który poza tym, że pija dużo herbaty, to również ją produkuje. Jesteśmy w Turcji, czyli w Azji, aczkolwiek troszeczkę też w Europie, ponieważ 3% kraju tureckiego leży już na naszym kontynencie europejskim. Herbata w Turcji produkowana jest przy samym Morzu Czarnym i właściwie można by powiedzieć, że tak w miarę przechodzi w uprawy gruzińskie, ponieważ Gruzja sąsiaduje z Turcją i również nad tym samym Morzem Czarnym uprawia swoją herbatę. Niemniej herbata turecka do gruzińskiej wcale nie jest taka podobna. Początki kultury herbacianej w Turcji właściwie wiążą się z upadkiem Cesarstwa Otomańskiego w 1923 roku, kiedy to przestano pić kawę, która do tej pory była najbardziej popularną sprawą w Turcji. Zresztą kawa po turecku to wręcz coś takiego, no chciałem powiedzieć przysłowiowego, ale w sumie nie znam żadnego przysłowia o herbacie po turecku. Niemniej dużo się o niej mówi, wiele osób ją lubi, ceni te tygielki, prawda, i pijemy po turecku, więc no jest i kawa, i herbata. Herbata po turecku również ma swoją postać, która może gdzieś się kojarzyć bardzo charakterystycznie z tym krajem. No, początkowa uprawa herbaty w Turcji właściwie zaczęła się w 1888 roku, ale się nie za bardzo udała. I dopiero w XX wieku, właściwie już pod koniec, ściągnięto z Gruzji 20 ton ziaren herbacianych i z tego wyhodowano no już plantacje, które funkcjonują do dzisiaj. Ikoniczny zestaw do herbaty po turecku to taki podwójny czajniczek. Dolny jest oczywiście większy i nie ma pokrywki, bo zamiast tej pokrywki jest dno tego górnego czajniczka, ale nie jest to jedno naczynie. Można to spokojnie rozdzielać. Musimy do tego mieć kuchenkę, ponieważ no, wymaga to podgotowania. I o ile czajniczka może jeszcze nie każdy gdzieś tam widział, to szklaneczka do herbaty, typowo turecka, to jest coś bardzo charakterystycznego. Mówi się na to tak potocznie tulipanek, aczkolwiek taka stugębna plotka twierdzi, że Turcy sobie tutaj wyobrazili raczej talię kobiety, że ta szklaneczka ma mieć kształt kobiecej kibici. Więc można sobie też to jakby wyobrazić, że no nie jest to do końca tulipan, ale chyba bardziej tulipan niż kobieta. Ta szklaneczka ma ważną funkcję, bo nie tylko się z niej pije, ale również nią odmierza się ilość suszu. W Turcji herbata musi być bardzo mocna, bardzo esencjonalna. Dość powiedzieć, że Turcy to naród, który wypija najwięcej herbaty rocznie. Nie chodzi o tony, tylko o przeliczenie na głowę, czyli per capita. Najwięcej herbaty przeciętny Turek wypija spośród wszystkich obywateli naszej planety. Taki wynik osiągamy nie tylko pijąc herbatę od rana do wieczora, ale też używając bardzo dużo suszu. No i właśnie taki jeden tulipanek to jest właściwa ilość herbaty do takiego czajniczka. Taka konstrukcja służy temu, żeby oczywiście troszeczkę na wzór samowara rosyjskiego esencję z górnego czajniczka rozcieńczać gorącą wodą z dolnego czajniczka. Tak czy inaczej herbata po turecku jest bardzo mocna, bardzo esencjonalna i bardzo słodka, ponieważ w ogóle w Turcji jest dość słodko. Nie tylko słodycze tureckie są słodsze niż można by się spodziewać, ale i taka bardzo mocna czarna herbata także jest do przesady posłodzona. Zaczynamy więc pichcić, ponieważ chwilę tą potrwa. Musimy zagotować wodę w dolnym czajniczku, wsypać tulipanek herbaty do górnego czajniczka, po czym zalać gorącą wodą z dolnego czajniczka, uzupełnić wodę w dolnym czajniczku, jeszcze raz doprowadzić do wrzenia, pogotować chwilę, myślę, że z 10 minut, kwadrans, generalnie ile osób robiących herbatę, tyle też dokładnych przepisów. No i następnie do szklaneczki nalewamy ciut esencji z górnego czajniczka, rozcieńczamy wodą z dolnego i słodzimy przynajmniej dwie łyżeczki, chociaż w Turcji często używa się cukru w kostkach. Niektórzy twierdzą, że również do herbaty u góry należy wrzucić kostkę cukru, zanim zacznie się ją w ogóle parzyć, że to ma wpływ na jej aromat. Ja próbowałem i szczerze mówiąc, wielkiej różnicy nie zauważyłem. Każdy parzy jak lubi. Herbata
lata grzeje się, więc mamy chwilę, żeby przyjrzeć się sytuacji na rynku herbacianym w Turcji. Jak się rzekło, dopiero w drugiej połowie XX wieku rozwinęły się plantacje i tutaj od razu pojawiło się państwowe przedsiębiorstwo zwane Çaykur. Jeżeli traficie gdzieś na herbatę turecką, jest szansa, bardzo duża szansa, ponad połowa procent szans, bo konkretnie 60% szans, że będzie to właśnie Çaykur, ponieważ Çaykur początkowo miał monopol, powstał w latach 70., w latach 80. przejął właściwie całość produkcji, no i obecnie skupia około 60% rynku herbacianego w Turcji i produkuje no taką państwową herbatę turecką, która no, musiała być w każdym czajniczku, czyli w demli, w całym kraju i która była eksportowana i która była takim no, flagową produkcją Turcji. Obecnie w Turcji produkuje się 220 tysięcy ton herbaty rocznie i pod uprawami znajduje się przeszło 766 tysięcy hektarów. Mamy 200 tysięcy plantacji drobnych producentów i 300 fabryk herbacianych, więc jest to naprawdę coś. Produkuje się w herbat tam dużo, pije się dużo i niestety pojawiają się też głosy, że nie jest to herbata wysokiej jakości. Fakt jest taki, że cała ta produkcja właściwie przeznaczona jest do przygotowania w ten sposób, czyli przeparzenia, wręcz ugotowania. My herbatę już zalaliśmy, teraz się parzy, więc wyobraźcie sobie, jakie to jest mocne, jakie to jest intensywność naparu i jak trudno jest doszukać się tam gdzieś subtelnych nutek. No, fakt jest taki, że turecka herbata nie jest herbatą dla koneserów, nie jest to herbata, w której doszukujemy się niuansów smakowych i zajmujemy rozbudowaną analizą sensoryczną. Jest to po prostu mocna, pobudzająca, esencjonalna i smaczna herbata na co dzień. I mniej więcej tak do tego podchodzą Turcy. Stąd bywa, że herbata jest zbierana w dni deszczowe, bywa, że zbyt długo jest magazynowana po zbiorze, zanim zacznie się jej obróbka. Efekt jest taki, że często no, mamy po prostu herbatę takiej zwykłej, codziennej jakości na nasz codzienny, normalny stół. Warto o tym wspomnieć, ponieważ bardzo wielu Polaków lubi herbatę po turecku. Może nie pijemy jej tak tradycyjnie, jak Turcy ją przygotowują, ale lubimy herbatę z cytryną, herbatę z cukrem i właśnie taka turecka herbata jest czymś, co bardzo do tego pasuje. Spotkałem wiele osób, które gdy odkryło już turecką herbatę, stwierdziło, nie szukam dalej, jest to idealna herbata do cytryny i cukru. I coś w tym jest. Ja szczerze mówiąc, również miewam ochotę, żeby właśnie przygotować sobie taką tradycyjną polską herbatę z cytryną i wtedy ta turecka herbata gdzieś jakoś sama się pcha do czajnika. Myślę, że jeżeli nie próbowaliście, warto sprawdzić, czy może to być wasza codzienna czarna herbata. Wyśmienite. Jak tylko wyśmienita może być bardzo słodka, czarna, mocna herbata. Rozpoznałbym ten smak wszędzie. Może się wam wydawać, że trudno jest przy takim sposobie parzenia i przy takiej ilości cukru rozpoznać herbatę. Tymczasem turecka herbata jest bardzo charakterystyczna. Ona mi się gdzieś kojarzy z takim owocowym dżemem i generalnie w połączeniu z tym cukrem robi się naprawdę bardzo deserowa. Jak widzicie, trochę listków nam tutaj wpadło. Z tym nie ma oczywiście problemu, bo już nie musimy się martwić, że ona się przeparzy czy coś tam. Zauważcie, istnieje takie specjalne siteczko, które można zamontować w tym czajniczku. Istnieją także czajniczki elektryczne, które przypominają coś no, troszeczkę podobnego może do elektrycznego samowara, albo raczej takiego jakiegoś wielkiego warnika. W każdym razie możemy robić tę herbatę na wiele sposobów. Ona jest obecna w Turcji na każdym kroku. Dostajemy ją czekając na posiłek w restauracji, pije się ją na ulicy, pija się ją w domach, pija się ją wszędzie, cały czas i jest osią spotkań towarzyskich. Więc jeśli byliście w Turcji, na pewno spotkaliście się z taką herbatą, z całą przekąską związaną z tą herbatą i z tymi charakterystycznymi szklaneczkami. Ja osobiście doceniam i szanuję, choć jak mówiłem, nie jest to temat może dla herbacianych koneserów, ale z całą pewnością bardzo ciekawe, sympatyczne i herbacianie interesujące miejsce na naszej mapie świata.
Ciekaw jestem, czy wy lubicie herbatę po turecku, czy pijacie ją w domu, czy byliście w Turcji i czy potwierdzacie, że tak się to robi i tak to wygląda. Piszcie i do zobaczenia na czajnikowy.pl.